taki lasek. Jadę sobie drogą, a tutaj drzewko fajne, same buczniaczki. I o to mi właśnie chodziło. Także będzie domu jajecznica. Tutaj są. Biorę się za cięcie. Witam na kanale Chudej Outdoor. Mamy koniec listopada, jakieś 3 stopnie na dworze. A ja jak zwykle pojechałem na Todrę. Coś trzeba dzisiaj ugotować na zakąskę. Na początek chciałbym wam pokazać mój boczek, co był na poprzednim filmiku. Właśnie zalewałem go wtedy w zalewie. A tak wyszedł teraz. Tak, o, to jest mieszanka papryk, jalapeno, czyli papryki wędzonej, jakiejś tamtego, to jest właśnie w przyprawach i mrożone. Tak to wyszło, jest bardzo fajne na ten. Bardzo smaczne, tylko że jeszcze zamrożone. A dzisiaj mięso mielone, tutaj miejsce mam. Tu będzie. Nie wiem jak to nazwać. Zobaczymy jak to wyjdzie. Tak, jajka, ser potrzebny, papryka do przypraw, sól ziołowa, zioła prowansalskie, pieprz cytrynowy, śmietana, bułka tarta i trochę oliwy. Także tak, ja. Czosnek jeszcze. Czosnek jest potrzebny. Także tak, do mięsa dodaję pieprz cytrynowy. On jest chyba troszkę nawet z solą. Pieprz cytrynowy i sól ziołowy. Działa to zasadzki. To będą kotlety, a tu będzie marynata, nie marynata. Tak, kiedyś będę moczył w tym. Potrzebne mi kilka żółtek. Dobra, żółtka bym miał, teraz tak śmietanę. Bułka tarta. Wziąłem jeszcze wędkę do wody, zobacz. Zabijałem końcówkę karmy. Zobaczę co tam z tego będzie. Już raczej nic nie złapie. Ale nie stoi w wodzie. Dobra, sera mam. Do tego jeszcze trzeba dać trochę soli.
czosnku. No i dobra, ja muszę wymieszać teraz to i wymieszać mięso. Także zaraz się odpalę. Mięsko mam wymieszane. Trzeba zrobić takie teraz płaskie kotlety. Patelnia się grzeje, olej się grzeje. Panierka wygląda tak. Tu jest panierka. Trochę gęsta mi wyszła. Jest za mało jajka. No ale to nie. Teraz zobaczymy, jak tego się da ulepić. Jest za gęste, ale to nie jest jakoś tam rady. I coś takiego trzeba rzucać na patelnię. Paczkałem. Troszkę za gęste mi to wyszło. Nie wiem, muszę to jakoś odwodnić wszystko. Tak to się smaży. Najlepsze jest to, że zebrałem dzisiaj trochę boczniaków. Bardzo ładne. Fajne grzybki. W domu sobie je oczyszczę. Troszkę podsuszę. I zrobię z tego jakiś sosik później, nie wiem kiedy, może następnym razem. I jeszcze chciałem wam coś pokazać. Tam stoi wędka. Powiesiłem ostatnio słoninę na drzewie i coś widać, że ją skubię. Troszkę jest wydziobana. Bardzo fajnie wyszło to tak. Z jednej strony, z drugiej, w środku. Oj, spróbować.
No, dobre. Całkiem dobre. Nadaje się. Tu mi się jeszcze smażą 4 sztuki. Jeden jeszcze został. I zostało trochę jeszcze tego. Tej panierki. Coś tam będę sobie jadł. No to pora obiadowa. No, ja już mam wszystko posmażone. Tutaj zostało trochę. Co się zje, to się zje, resztę się zabierze. Ostatni mi się trochę przypalił, ale to nic. Jakoś go zjem. No i co? To na dzisiaj tyle. Jadąc tutaj było fajne słońce. Myślałem, że będzie jakiś zachód, ale zachmurzyło się całkowicie. No i nic, ja sobie zaraz rozpalę ognisko i będę siedział, włączę jakąś muzykę. I trochę posiedzę. Wędkę przerzucę. No. Także na razie to tyle. Trzymajcie się do następnego odcinka. Hej!